Cześć i witam serdecznie. Dziękuję Darkmanowi za ten piękny replay, bo inaczej tego nazwać nie można. To będzie taki wyjątkowy odcinek. Ciężki do skomentowania, ale na pewno wielu się spodoba. Kolejna afera za chwilę. GL, bla 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 i tak dalej. Przyspieszymy sobie. Tere, tere. To jest... naprawdę... rzadko takie rodzynki się znajduje, nie? Tak słodkie. Fucking noobs. A psiko, Jezu. Morda kurwiu. Zaczyna się. No wyjebać ci. Idziesz spać. No. Punkt kulminacyjny. To idź. To idź. Nie masz ferii. Kurwa, nie spamuj. No, spam poleciał i to ostry tutaj. A, psik! Przepraszam. A jakie mam to uczulenie na ten chmiel? Darkman mu pisze, tylko się denerwujesz. A to jest na pół, to na raz ustawimy. Useless 1390, czyli bezużyteczny. Ktoś tam z zagranicznych napisał. Wyglądasz, jakby twoja stara podczas ciąży miała kurwicę macicę. Ty sfilcowany wypierdku mamuta z Faludży. Mhm. A to nie wiedziałem, że w Faludży tam... te okolice arabskie, to tam mamuty żyły, ale to nie wiadomo. I tu przypuszczam, że to nie był... gimbus. A dorosły, dlatego że użył zwrotu grzecznościowego ty przez duże T. No ale musiał się wkurwić. Wyjebany łamago, jebany w odbyt przez bażanty w Mongolii. A bażanty mają penisy? A ja myślałem, że ptaki się depczą. A co do ludzi? Po prostu idź spać albo się poucz. No nie, no jak pierwszy raz to oglądałem, to po prostu wybuchłem śmiechem, nie? Zrobię ci tornado na twarzy tym toporem, jebany liszaju. Aha, no tak. Porównywać kogoś do choroby, do liszajca. Jakim toporem? Nie wiem. Gość ma smrajlar, kurwa, jaki głupek, nie? O Jezu. Jesteś gównogębnym chujem, połknij gluta próchnicą, kurwa. Oh. Oczy mi się pocą trochę. Wyglądasz, jakbyś codziennie żarł
parujące kloce, ty capiący psi na pletku. Ale chyba psy nie mają na pletków. Ludzie mają, ale jak nie są obrzezani. No właśnie, skąd może wiedzieć? Wygląda, że jakby twój stary spuścił się na gnój i słońce cię wyhodowało. Ty zafajdany wielbłądzi na plecie, uderzany w piasek! O no niezły debil. Darkman, ty zryty stulejarzy wypatroszony przez stado spoconych murzynów i stado gorli chorych na raka macicy. Ja... Nie... No nie... Nie oglądałem tej powtórki do końca. Więc zobaczymy do końca meczu. Czy coś będzie, czy nie. No. Ale to jest jakaś odskocznia, prawda? Od twojej starej i w ogóle. Od poziomu stew, czy stół. Czochrej, bobra i ciąg. Drąg rozepchany. Kurwiczepku. Ja pierdolę. Nie, no nie wierzę. Ale coś nowego, nie? Bo bawi, bo jak się ogląda cały czas te twoja stara i w ogóle, to już po prostu nudzące jest. A tutaj mamy, no, naprawdę takiego VIP-a, jeśli chodzi o kulturę, nie? Darkman, jesteś chujowy w chuj. Aha, no to było masło maślane, nie? Czyli akwen wodny. No, jak akwen, no to wiadomo, że wodny, a nie śnieżny czy piaskowy. Przez ciebie mają właśnie takie zdanie od nas, obcokrajowcy. Tak. No i właśnie tak, to jest to. No cóż, Darkman. 75 to pewnie twój rocznik, tak? Mniemam. Dzięki za replay, pozdrawiam. Poniżej 0 te twoje teksty. Zrobię ci z jaj druty telegraficzne, te zryty wypierdku mamuta. Nie grasz, nie pisz. No! No! To coś naprawdę nowego jest, nie? To już... Te teksty ewoluują, jakby. Także... Jakby takie teksty były, to no... To by było nowy, po prostu... Nowa generacja kultury graczy. Matka ci jajowody na kokardkę zawiązała. A to faceci mają jajowody? Czy ja? Bo nie rozumiem. Facet ma jajowody? Nie, kobiety mają jajowody, nie Monika? A ty też nie wiesz, bo to niedobrze. Darkman, twoja dupa robi za stację dokującą dla murzyńskich kutasów. Aha. No. Ciekawe to było. Dosyć. Tego też nie słyszałem. Dobra, dzięki, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się.